Cześć, cześć, z tej strony Jarek82, witam was w kolejnym odcineczku, moi drodzy, z serii Snowrunnerka. Jak tu mi dobrze zwrócono uwagę, bodajże biały tygrys, jak dobrze pamiętam, że pozmieniał sobie opony na błotne, bo są szersze, no i se zmieniłem w bandycie i se zmieniłem w anku. Moi drodzy, robimy zadanie poza horyzontem, czyli musimy dostarczyć do wieży radiowej belki, części i kontener i mamy pojechać sobie tak. Najpierw musimy dojechać dotąd, bo tak, część musimy wziąć stąd. O, a część musimy wziąć stąd. Więc ja sobie jadę dwoma maluchami teraz. Znaczy maluchami, no powiedzmy maluchami. Już kontener sobie wziąłem, bo kontener był blisko. Więc myślę, że tutaj sobie pojedziemy tym, jak to tam wygląda. Tu stoi mój pojazd. O. Oho. I co? Tylko górka i cieniutko? No tak, bo na błoto. Opony błotne słabo sobie radzą na trasie. Ale dobra. Może jakoś sobie poradzą. A może nie? A jakoś sobie poradzą. Ja nie wiem, czy to był znowu dobry pomysł ciągnąć jeden za drugim, bo to kurde znowu będzie wolno. Wolno i jeszcze raz wolno. Czy to nie szybciej byłoby dojechać najpierw jednym, później drugim, nie? Dobre pytanie. Dobra, odepnijmy tego drugiego, zobaczymy. Pojedziemy najpierw jednym, później drugim. Czemu mówię, że maluchami? No bo niestety one mają bardzo małe zbiorniki paliwa. Tamten ma chyba 200 litrów. A ten, jak widzimy, ma 150, tylko z tym, że ten ma jeszcze na dachu drugie 150. Więc jest tyle dobrze, że można by powiedzieć, ma 300 litrów, nie? No. Pojedziemy, załadujemy sobie najpierw co części. Części, a później sobie załadujemy, co sobie załadujemy. Załadujemy sobie metalowe belki. A później się będziemy wspinać na górę. O, tak to sobie zrobimy. Tak sobie wymyśliłem. Tak sobie to zrobimy. Ten idzie jak burza. Najmniej z kabiny. Tak to wygląda, jakby leciał jak burza, ale leci. A, i to było to błoto, właśnie. To było to błoto, dobra. Teraz zobaczymy, czy faktycznie te opony będą lepsze, nie? To było takie dość spore błoto, ale gdzieś tu była stacja benzynowa, tu była stacja benzynowa, to ja bym sobie przez stację benzynową pojechał. Czyli tędyk, tędyk. I se wyjadę tędyk. I tędyk. No. Tak jest. Bo tu już rozbudowałem, że tak powiem, całe te centrum serwisowe. Mamy garaż, mamy serwis. Ta przyczepka mnie trochę tutaj drażni, ale dobra, niech ona se będzie. No i co? Czyżby mnie ta przyczepka tak hamowała? Możliwe. Ale dobra, powoli jakoś dojedziemy. Daleko nie mamy.
napędy powłączane, dyfry powłączane. Nie zawsze ten najwyższy bieg jest najlepszy, nie? Dobra, teraz gdzie jest stacja? Tam jest jakaś beczka, to będzie chyba tam. Tak jest. Bo tu mamy, o, a tu mam nawet sklep przyczepami. O kurde, to niepotrzebnie ciągnąłem tą przyczepę. Dobra, weźmy sobie, zatankujmy wszystko. A tu mamy fajne rzeczy, podjazdy. Bo początkowo tych niebieskich, tych hangarów nie było. Moi drodzy, musiałem dostarczyć jakieś tam towary, żeby to powstało. A tu mamy serwis, moi drodzy. Jeżeli coś się nam zepsuje, wjeżdżamy sobie tu i z automatu jest naprawione. To też jest fajne. Aha, czekaj, to bo ja tu muszę w bramę się zmieścić, albo to spod powinienem przejechać. Tak jest. O, i tu mamy kolejny punkt załadowczy. Czy można ładować? Zaraz sprawdźmy, czy można. Ciężarówka, platforma, można. A wam pokażę jeszcze, co wymyśliłem. Chytry plan wymyśliłem, jeszcze nie wiem, jak go zrealizuję. Ale dostarczmy to. To wam pokażę chytry plan, jak se wymyśliłem. Tylko czy to zda egzamin? Nie wiem jeszcze. No to mówię, wszystko okaże się w praniu, nie? No kurde, no ten chłop nie ma mocy. No kurde, takie koła, takie ten, to on przecież tu powinien pedałować tylko jak ta lala, nie? Ja dobrze jadę w ogóle? Chyba dobrze, co? Tam jest magazyn. Tędy, tędy, dobrze. Tędy koło tej wioski z dyniami. Tu do fabryki. Tak jest. Nie będziemy musieli tędy wracać jeszcze. Mógłbym na skróty pocisnąć, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Jak myślicie, czy to byłby dobry pomysł tak na skróty? Nie, bo to są góry, kurde. Jak te góry wyglądają? Nie, dobra, nie będę kombinował, pojedziemy normalnie. Też mnie korci, żeby tu pocisnąć tak. Se pocisnął na skróty, to bym zaoszczędził trochę czasu, tylko gorzej będzie, jak się zakopię. Bo nawet na tej drodze jest błotko. O, proszę bardzo, nawet na tej błotko jest. Jakbym się zakopał tam, no to miałbym ciężkie problemy. Ten na razie idzie. Jakoś, ale idzie. Włączymy jeden plus i niech ciśnie powoli, ale do przodu. Tutaj ja sobie dynię, tak, to był mój Caterpillar. Blisko słupa w razie W. Na razie jakoś idzie.
A, to był ten fajny mostek, zaraz będziemy poskakiwać. Czy mostek, to nawet nie można nazwać, że to jest mostek, tylko to jest... co to jest? To jest... utwardzenie drogi, nie? I trochę kłód rzuconych, żeby się nie kopać w błocie. O, proszę, jak przyczepa skacze. Skakuje jak ta lala. Ale to przyczepy, kurde, nie mają amortyzatorów żadnych. To one na sztywno są. Chyba powinny też mieć jakieś amortyzatory, nie? Tu zaczepmy się trochę trawy. Jeżeli po błocie trochę lepiej idzie, no ale... co by nie było, i tak za wolno. Uważam, że tutaj powinien lecieć jak burza. Tu nie ma dużego błota. Dobra, na otwarty teren. Okidoki, dobra, teraz tu szerokim łukiem trzeba to wziąć, bo przecież tu jest, kurde, ciasno. Zmieszczę się? O! Nie zmieszczę się. Tu przejdzie mi. Trochę ją podrapię, ale przejdzie, dobra. Co my tu mamy wziąć? Serwisowe części. Je weźmiemy na przyczepkę. Nie, na przyczepkę. Serwisowe części weźmy. Dobra, czyli to już mamy. Teraz musimy stąd wyjechać. Cio. Ej, dlaczego silnik mi się niszczy, jak ja mam tu taki, kurde, wielki ten? Nie dość, że światła jeszcze mam, to jeszcze mam taki wielki, kurde, zderzak. Szukali nas. Dobra, teraz tak, zróbmy sobie mapę jeszcze raz. Dobra, tędyk i my musimy dojechać tu do... tu musimy dojechać, albo nawet musimy dojechać... później gdzie będziemy się gramolić, albo tędyk, albo naokoło, może naokoło będzie bezpieczniej. Tędyk. Tu tak kiepsko. Jeszcze muszę zaczepić tutaj, ale tym to bym zaczepił tym ankiem moim. Tam to się tak boję jechać, chociaż, kurde, może... może bym zaryzykował. Może bym zaryzykował. Ja bym miał jedno przynajmniej z baśki. Ile on ma? 174, dobra. A zaryzykujmy, a co? Ten to idzie, zobaczcie. Ten to dopiero idzie. Burczy to burczy, ale... dupa mu siedzi. Ale idzie. Teraz pytanie, czy jechać z przyczepą, czy bez? Nie wiem, po co ja tu przyczepę z paliwem ciągle tak w ogóle. Dobra, pojedziemy. Nie! No to tyle było, nie? Okej, czyli wracamy jednak, moi drodzy, do bandita.
pojedziemy sobie tak, jak żeśmy wrócili. Tędyk, tędyk, powiedzmy przez stację benzynową, zatankujemy się jeszcze raz. Dobra, się zatankujemy. Tędyk i... Tędyk i może czekajcie, którędy byłoby bliżej, tędyk, tam tędyk. Może tu. Dobra, jakoś sobie dam radę chyba. Przejdzie znowu ciemnica. 15, dobra, zróbmy mały myk jak zwykle. Poszukajmy czas. Tam trzeba będzie chyba kogoś wysłać na ekipę ratunkową. Nawet wiem kogo. Jednak na skróty to nie był dobry pomysł. Czy może i był dobry pomysł, tylko może za bardzo wziąłem zakręt, nie? Kurde, wkurza mnie tu ta droga tam, że ja to tak naokoło jadę. Ale tu jest droga przecież. O, tą drogą pojadę. O! Zobaczymy tą drogą, jak będzie. Ona się okaże lepsza, czy gorsza. No, chyba lepsza raczej niekoniecznie. Ale wydaje mi się, że te czepki to są chyba trochę źle zrobione. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że to są kurde normalnie kotwice takie, że nie powiem ja. Jakbym ciągnął drugi taki sam samochód, to byłoby o wiele, prawdopodobnie o wiele lepiej niż jakbym ciągnął tą przyczepkę, nie? Najmniej tak mi się wydaje, że to jest, nie wiem, jakąś dziwną fizykę jazdy mają. W Mudronerze i w tym to nie było aż takiej mocnej kotwicy. Jak ciągnąłeś, to kurde, auto prawie nie chciało jechać, nie? A tutaj? Tutaj tak jakby, nie wiem, ktoś kotwicę zarzucił i na siłę ciągnął, nie? Bo to nie był dobry pomysł, żeby tędy przejechać. Chociaż zmieniłem opony na błotne, na co by nie było, nie? Wiecie co? Ja zrobię inny myk. Ja zrobię taki myk. Ci wydaje, że tak chyba było lepiej jechane wtedy. Też niekoniecznie. Jakby lekko lżej nie było. Albo i nie. Też nie, wydaje mi się, że jest troszeczkę lepiej. To było odblokowane, co tam, jak to się nazywało,
ulepszenia. O! No, zobaczcie, bez przyczepki, patrzcie, jak idzie jak rakieta. A z przyczepką, kurde... Poszło? Poszło w miarę. Dobra, może podepnijmy już. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, teraz co? Tankujemy. Kurde, taki kawałeczek, nie? Pojazdy fajne, ale no niestety, kurde, bez zbiorników paliwa, no to sorry, Winnetou, ale nie... Nie da rady. Albo drugi pojazd, cysterna paliwa, albo po prostu zajeżdżamy każdą, odwiedzamy stację, nie? W tym przypadku odwiedzamy stację, ale... No i jechałem na trzecim biegu, dlaczego z trójki nie wrzucił na je... na dwójkę, tylko od razu się zatrzymał i na jedynkę, nie? Ale dobra. Dobre pytanie. Dlaczego to tak się dzieje? A, to są uszkodzenia od razu naprawiłem przy okazji, jak już tu jesteśmy. Niewielkie to niewielkie, ale... Dlaczego by sobie nie naprawić, nie? Pojazd naprawiony, pięknie, ładnie, dziękuję. Dawaj, paliwa. Jedziemy dalej. Na prawo czy na lewo? Na prawo, na lewo. Czemu... O, się łapie ciągle tam, gdzie nie trzeba, nie? Jak brak? Za ten słupek mógłby się złapać. Szukali mnie. Nie, jednak przyczepki to zło, moi drodzy. Niby zamontowana długa wyciągarka, to ta lina już powinna, no tyle, to już powinno złapać do tego słupa, nie? To jest długa lina. Ile ona ma tu? 5 metrów, to jest długa lina, kurde. Gali mnie złodzieje, bandyty. Dobra, oddamy to. O ile oddamy? Też nie jest taki hop-siup, jakby się wydawało, nie? Może tu błota nie ma, co on tak, kurde. Jedzie jakby chciała, nie mógł.
jakby nie specjalnie ten pojazd. Tam, że będzie lepiej się zachowywał, no ale niestety, jak widać na załączonym obrazku, niekoniecznie. Najważniejsze, że jesteśmy... O, dobra, może nie będę mówił jeszcze za wcześnie. Za wcześnie na takie rozmowy, nie? Mógłbym tak, skręcić tędy i pojechać. Później... No tu jestem chyba zawalony most, czyli będę i tak będę musiał naokoło jechać. Ale mogę jechać tędyk, a później sobie wyjadę tędyk. To pojadę tamtędyk. Dobra, to tak zrobimy. Przyczepę zostawił, to bym miał dwa razy szybciej, tylko że musiałbym się i tak wrócić tu, nie? O, czemu się do słupa nie chce łapać? Wiat jeden. Tu twarda ziemia, to powinien iść. Trójka i... Gdzie? Przed. Przez chwilę. Dobra, tu po trawie. Dobra, tam już nie będę wjeżdżał, są. Jadę se. Albo i se nie wjadę. Nie mogłem wjeżdżać, bo to jest w miarę dobre. Dobra, załaduj. Jakoś specjalnie się nie... ciężaru nie odczuwa nawet. Podoba mi się środek tego pojazdu. No i dobra, i teraz trzeba wymyśleć, co tu zrobić, żeby było dobrze. Jak tu pojechać? Musi tędyk jakoś. Tędyk, 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 tędyk. Tu jeszcze nie byłem. Coś ciekawego znajdę. No i teraz pytanie, czy ciągnąć z przyczepką się, czy nie? Czy pojedynczo? Nie pamiętam, jaka tam była droga. W przedostatnim odcinku jechałem tam KRS-em i Azowem, nie? Na górę. Szukając tych badań. Tam przez te krzaki to było ciasno, ale drogą nie jechałem, co by nie było. Nie mogę, jaki muł, nie będę tym jeździł, bo ten samochód to jest zbyt mocno zamulony. Co jak co, ale on się nie nadaje do jazdy. A tu będzie ostra rzeka. Teraz pytanie, jak głęboko będzie, czy się nie zawieszę? Nie. No tak, jeden słup na środku drogi i nie ma. Nie, no nie wierzę. Jeden słup i jeden kamień, nie? Jak tego ominąć nie można było?
No dobra, ile my tam tych metrów jeszcze mamy? Słaba ta droga, bo tej drogi tak jakby nie było nawet, bym powiedział. Jest coś, bo jest. Ale niekoniecznie to bym uznał za drogę. Wścięty kawałek między drzewami. No dobra. Jadźmy. Nie wierzę. Naprawdę. Która to droga? No i co? Nie mogę wjechać. Naprawdę. Po co ja się tu pchałem, tak na dobrą sprawę? Po cóż? Po cóż? To już będzie chyba jeszcze weselej. Rynia. Może i tak. Dobra, gdzie my są? Nie no, musimy tędy jechać, przynajmniej do tej głównej, żeby dojechać, nie? Bo co, pojechać, rozładować? Nie, tu bym się zostawił. Przyczepką, ewentualnie tam pojechał, się rozładował i tu dopiero bym wrócił, nie? Tak by było najlepiej. Tak by było najlepiej, na górze bym się... No to kurde, no nie idzie z tym jechać, no nie, szkoda czasu. Lepiej było dwoma pojazdami jechać, prawdopodobnie byłoby szybciej. Ewentualnie trzeciego gdzieś sobie podprowadzić. Z paliwem czy gdzieś, żeby było blisko w miarę. Nie no, te pojazdy to się nie nadają. No ten jest fajny, bo ma tak, no kurde, no ma ten dźwig w miarę dobrze, łatwo schowany. To takim, powiedziałbym, się nawet mi się podoba ten pojazd, w środku też mi się podoba. Ale co z tego, jak to mocy nie ma, no. Niby silnik ma dobry, niby ma wszystko samo co najlepsze, a co się okazuje, że tak nie do końca. To powinien lecieć jak przecinak przez te kurde takie, jeszcze na takich oponach, a tu bida. Bida znajdą, moi drodzy, bida znajdą. Nie wiem, czy już któryś tam z tych
Czy nawet Royal nie był chyba lepszy od tego. Dobra, tak jakbyśmy tutaj mieli być już na końcu, nie? Tu no. Dobra, odłączam tą przyczepę, bo to jest bez sensu, naprawdę to jest bez sensu taka jazda. Wrócimy tu. Dobrze, jeszcze na... Na linku już nie sięgnie, dobra. To jak nie sięgnie na linku, to trudno. No, a tu jeszcze wygibane, kurde, te mosty. Też w ogóle. Czy ja na tym nie leżałem przypadkiem z tym? No właśnie. Ja tu przypadkiem nie leżałem. I to jeszcze tym pojazdem. Bo się zsuwa. Wydaje mi się, że to tym pojazdem nawet tu leżałem. Na górę pojadę. Może mi starczy tego paliwa. To się na górze zatankuje. Zjadę, przeładuję, znowu wjadę. Tada. Wow. Uratowani. Dobra, dawaj mi paliwo. No, 140 tylko litrów ma. A to dziad jeden. Dobra, ale wiecie co, ja sobie tu zrobię jednak tu ten dzień, bo to co dzień to dzień. Psy szczekają, jak tu nie ma żadnych psów. A bo tu wilki. Ja tu na deszczu wilki jakieś. Kto oglądał nic śmiesznego, to będzie wiedział, o co chodzi. A kto nie oglądał, to trudna jego strata. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Uj. Nie wierzgaj, Mietek, nie wierzgaj. Ja się tu męczę, jak tam jest super droga, nie? Prawda? Po co mnie się gibać przez te dzikie mosty, jak można tutaj się ten... nie gibać. Ale dałem ciała. Dałem ciała, bo nie odpiąłem ładunku, a tak już bym miał wszystko pięknie, ładnie zrobione. Trudno. A tam za daleko gadasz, za daleko, jak nie za daleko tam. Co jest? Dawaj. Dobra, powinno zadziałać. Zadziałało. Odłączmy przyczepkę, przywróćmy żurawia. Ciśnijmy jeszcze raz.
takim oto wypadku. Wcale nie musimy się tam pchać, nie wiadomo po co, nie? Mamy tutaj całkiem fajną drogę. Jakby nie stało na niej drzew. Naprawdę powinien, kurde, iść ten pojazd, nie? No nie bardzo, no ale dobra. Co by nie było, to będzie tak. Jeszcze tamtego trzeba podnieść, załadować. Tamtym przyjechać, moi drodzy. No może pokażę chytry plan. Może. To wymyśliłem, jeszcze nie przetestowałem go do końca, ale coś wymyśliłem. Dobra, rozładuj, rozładuj. Został nam kontener towarowy jeszcze jeden. Ale to zjedziemy sobie tym na dół. Jak już tam na dole stoi. A z góry, kurde, to jedzie jak ta lala. A pod górę już tak niekoniecznie. Te zdradzieckie kamienie, na których straciłem trochę opony. Dobra, bo tą przyczepkę to i tak będziemy musieli ją zabrać. Nie wiem, czy tu gdzieś bliżej nie podjadę. Po prostu. I nie zostawię gdzieś. Dobra, wyłączmy silnik. Zobaczmy na tą mapę. No nie, no muszę tędy zjechać. Tędy, bo ten stoi tu, tu jest rzut beretem. Dobra, moi drodzy. Mój plan, Chytry Dimitri, proszę bardzo. Chytry Dimitri sobie wymyślił coś takiego. Widzieliście, co wymyślił? O, coś takiego se wymyślił, moi drodzy. Tutaj jest 9 kłód. One są oczywiście luzem rzucone. No przecież mogę podjechać już tam. No Jezu, trochę bliżej tym, nie? Nie chcę ładować więcej, ale jest 9 kłód, a 9 kłód, moi drodzy, to są 3 ciężkie ładunki, znaczy długie ładunki, więc liczę na to, że się nigdzie nie wywalę. Tak podejrzewam, że jeszcze 3 mógłbym tutaj spokojnie wrzucić. Tak myślę. To jest właśnie mój chytry plan. Po co mam 3 razy jeździć, jak mogę pojechać tym, jednym tym, drugim tamtym i jeszcze dodatkowo dźwigę sobie zamontuję. O, na przykład tego Royala pojadę sobie. I tylko stanę, sobie przeładuję. To na pewno będzie 2 razy szybciej niż jeździć to i z powrotem, nie? Taki jest właśnie mój chytry plan. Ale jak on się sprawdzi, ja nie wiem, może się okazać, że dwa razy więcej czasu na tym stracę. Bo tak też mogłoby być. Dobra. Tu starczy ci, powiedzmy. Coś ta naczepa tak się gibie.
Azow też ma opony błotne. W większości chyba wszystkie. Nie, wszystkie to nie, ale... A, ten ma jeszcze z łańcuchami. No, ale już pozmieniałem na błotne. Już śniegu nie mamy. Lodu nie mamy. Chyba nie mamy. Nie wiem, jak to będzie w tamtych innych mapach. A, i proszę bardzo, sobie, wiecie co dorobiłem? Jeszcze sobie zrobiłem, proszę bardzo, tracking. Jestem tracking teraz. Firankę se Pegasnia, jak on? Pegas? Pegas? Chyba Pegas. Dlatego on to był Pegas? A, bo ten z rogiem to był jednorożec. No, dobra. Ten z rogiem. No, to se tu zrobiłem. Co jeszcze se zrobiłem? Chyba tylko to. Jakoś chyba więcej nic nie. Gdzie ja? Co ja mam? Co on mnie tu każe? Jechać tu? Po kontener? Nie, kontener jest tu. Leży. Oszukisty, leży. Albo mi się wydaje, albo oni po tej aktualizacji zmienili to, że te pojazdy coraz to wolniej jeżdżą. Tak mi się to wydaje. Z kabiny to nie wydaje się, żeby to było jakoś wolno. Bo trzęsie na wszystkie strony. No ale tak z zewnątrz to mi się wydaje, że one coraz to wolniej te pojazdy jeżdżą. Dobra. Tego wyszarpię najpierw, żeby się postawić. O. Dobra. Teraz mu zaczepmy kotwicę. Kotwicę może wystawię, żeby go nie bujnęło. Kamera prosta, no. No, do góry, hop. O. Co, on się na dachu zatrzymał? Na kogucie? Dobra, muszę cię pchnąć trochę, chłopie. Bo inaczej nie idzie mnie. Coś on mnie tu blokuje. Co on mnie tu blokuje za dziad? Tu blokuje chyba rura wydechowa. Coś tak podejrzewam. Obraca się szybciej. Kurde. Kurde, no nie wierzę. Teraz będę kombinował jak koń pod górę. Daj to do góry może. O tak, może będzie lepiej. Ciekawe, czy będzie siedział, czy nie. In pojazda. Mogę? Dobra, zapakowane, super. W okazji zrobimy tak, zatankujmy się. Zatankujmy tego. I odłączmy tą przyczepę, bo to jest bez sensu. Pojedźmy samym Ankiem. O! O, ten to idzie, kurde. Ten to idzie, ten to jest rakieta, zobaczcie. Nie wiem, czy ja nim nie będę tylko jeździł. Tu jest jeden mały problem, bo on ma tylko te burty, nie? On ma tylko burty i nie może nic innego. Można nic zmienić, ale na dwa w sumie.
Pojechał, przywiózł, pojechał, przywiózł, pojechał, przywiózł. Kurde. Znaczy to by było całkiem dobre rozwiązanie, nie? Mam jeden plus i zobaczcie, jak on idzie przez błoto. Kurde, jak zły. Jak zły normalnie. O, jeszcze grzybek zaliczony, dobra. O, w dziurę wpadłem, nie. Dobra, wypadłem. Taką, na wprost po kamieniach, a czemu by nie? O, proszę bardzo. Żadnych przeszkód nie widzi. Co to za klakson? Jaki zdechły. O, zobaczcie. Idzie jak zły normalnie. To jest pojazd. O, a ten pojazd ma delfinka. O-o. Delfinka. Widzieliście delfinka? Kurwa, macie. No, to jest właśnie delfinek, nie? Jasny. Co tym? Nie, no, azowem go muszę podstawić. Ja nie mogę, tak było pięknie. Tak było pięknie. Chciało się na delfinki patrzeć, nie? Jest to szmatko, nawet całkiem fajnie wygląda ten azów. Z tą naklejką. Teraz sami widzicie, ile takie proste zadanie zajmuje czasu. Przynajmniej dla mnie, bo nie wiem, wy to może robicie szybciej. A ja niestety, jak widzicie, u mnie to tak nie działa. Tu się jedzie, się wywala, trzeba jechać znowu. Później znowu, później jeszcze raz znowu, jeszcze raz znowu i tak w kółko, panie pierdółko. Ten jeszcze wpadnie w dziurę i w ogóle będzie wesoło. Zobaczymy, czy ten pojedzie tak samo jak tamten. Przez kamienie. Zaraz się okaże, że jeszcze tego będę podnosił, nie? To już w ogóle będą jaja zaraz. A nie, też idzie jakoś. O, przed. O. Dobra, w las. Co jak co, tamten idzie jak zły. Tamten mi się pojazd podoba. A ciekawe, czy dałoby się, jakbym mu obniżył zawieszenie, to czy dałoby się zamontować takie wielkie opony? Prawdopodobnie nie. My tu zrobimy sztuczkę, magiczkę. O, tak koło. O,
Idziemy tyłem, podepchniemy go. Nie, mówcie, że zaraz jeszcze ten będzie leżał. No co jest, kurde. Nie może. Jedziemy tyłem, popchniemy trochę tego kontenera. O. O. Więcej nie nada. Trudno. Widnie. To jak nie tak, to go inaczej zapakuję jakoś, nie? O, jakby się nie zsunął, to by było całkiem super. No do góry, mieciu. Nie bardzo chcę współpracować. Co? Ile było? Dobra, to zrobimy jeszcze inny myk. O ile się uda. I se pojedziemy na górę. O. Mało tego, i se pojedziemy na wsteczny. A co? A kto mi zabroni? Gdzie tu jest to droga, bo ja już teraz nie wiem. Taka na górę chyba. O, tu, dobra. A kto mi zabroni na wstecznym jechać, prawda? Można? Można. Ciekawe, czy coś z kabiny widać? Słabo. W lusterkach. Nic. Uj, no, patrz się na lusterka, to po drzewach będziesz jeździł. Co? Mogę rozładować? Nie mogę. To nic, rozładujemy go inaczej, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Gdzie jest mój Ankuś? Gaził mnie tak, kurde, bo tu nie ma czasu. O, ten jak zły tam. No jeszcze jak se pierdyknę, patrzcie ile światełków mam. Jak se pierdyknę, to normalnie dzień się robi. Dobra, już nie pokażę wam, gdzie jest delfinek, żeby nie było, że znowu zaraz się położę. O, ten to jak zły idzie, patrz, tak kurde. O, dobra, jeszcze może kawałek. Dobra, zmieńmy się. Musimy w końcu to zadanie ukończyć, bo to wstyd. Już nawet wstyd bym powiedział. To co tu teraz zaczepia się? No przecież to jest pół metra jeszcze do...
Dobra. Pytanie. Zaliczy? Niekoniecznie. Nie zaliczy. Okej. No nie, to zrobimy inaczej. Jak nie chcesz tak, to zaliczymy tak, moi drodzy. Proszę bardzo. Tak, tak, działa. Wreszcie mam sygnał. Dziękuję, przyjacielu. Weź to. 6000. Dobra, co ci działa? Postawiło się coś? Jakoś antena się coś postawiła. No dobra, moi drodzy, ja tu muszę teraz wrócić z tym wszystkim. Posprzątać. Przytargać co nieco. No wstecznym można jechać? Można. Co nie można? Ale zobaczcie, jakie on światełko pięknie daje. Jedzie po krzokach. To jest, kurde, pojazd marzeń. Co jak co, ale jeden chyba z najlepszych, mógłbym powiedzieć. O Jezus. Tylko tyle, że on trochę za mocno wywrotny jest, ale idzie jak zły tam. Dla niego nie straszne błoto, kamienie, ogromca wszystkiego. O, proszę. Jeden plus i idzie. Dobra, bo już mam nawet ponad godzinę, bym powiedział. Zobaczcie, proste jedno zadanie. Miało być proste jedno zadanie. A jednak się okazało, że one wcale nie jest takie proste, jakby się miało nam wydawać. Najmniej mi. I w takim... O, spadnę. W takim oto razie, moi drodzy, ja to jadę sobie posprzątam, czyli poprzytargam wszystkie te pojazdy, maszyny i tak dalej. Tego bandita to chyba wyrzucę, bo on mnie już zezłościł. O wiele lepszy jest ten, o, to tutaj teraz nim jadę. Jeden plus. Przyczepu idzie. O, tylko czemu ja tam skręcam? Dobre pytanie. Jak ja mam jechać tu? Proszę bardzo, jeden plus i wyrywa wszystko z korzeniami. Ewentualnie automat, proszę bardzo, i zjedzie. I trójka, czwórka. O, gdzie ta czwórka? Ma? Zepsuła się. Zepsuła się. Ja. Dobre. O, proszę bardzo, i on jedzie. No. Zobaczcie, i on jedzie. Jechał. Ale co, jeden plus mu wrzucamy. Co, czy jemu takie błoto straszne? Nie bardzo. Więc idzie, moi drodzy. Idzie, idzie i jeszcze raz idzie. Mało tego, pociągniemy drugą. To ja złapałem. Czepę za bok. Dobra, olać to. Bok, nie bok. Jedziemy z tym. Jedziemy z drugą przyczepą. Bo może to był zły pomysł, tak. To by może jednak zły pomysł. Ale nie da się inaczej złapać. Da się, dyszę. Popchniemy tak, gdzie ten dyszel jest. Kurde. Ja w sumie, dobra, możemy ją zatargać jak szmata, a co tam. O, przynajmniej dyszel się to naprawił już. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie uciekaj. Na plecach? Może być na plecach. Dobra, moi drodzy, ja tu jadę z tym towarzystwem. Zrobię sobie porządki, posprzątam to wszystko. Uj, 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 uj.
Praga piłem, ale to nic nie szkodzi. Ankuś daje radę, proszę bardzo. Trochę go tam miota na wszystkie strony, ale daje radę. Asfalt 4x4, proszę. Warczy, krzyczy, ale jedzie. Tylko ma klakson taki zdechłego kota trochę, no ale trudno. O, proszę bardzo, idzie. Idzie i idzie, moi drodzy. Po błocie idzie, po asfalcie idzie, po betonie idzie. Przyczepy fruwają, proszę bardzo. Nie ma, zmiłuj się, dęba staje. O, dobra, stawał. Dobra, co by tu nie przedłużać. W każdym bądź razie mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, jeżeli nie, to też wiecie co robić, co wam będę podpowiadał. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki i zachęcam do napisania kilku słów od siebie z podpowiedziami, z radami, z czymkolwiek, na co macie tylko ochotę. A tymczasem życzę wam wszystkim miłego dzionka, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, hej, hej.